Edziu, tatuś, kolega z sąsiedniej wsi, słoneczniki i motylek. Szczęść Wam Boże wszystkim w ten piękny, słoneczny dzień. W oddali tatuś grabi siano. Edziu tam z drugiej strony, za tymi szalinami kolega również pracuje przy sianie. Słoneczniki kwitną i chyba teraz wielu z Was przypomniała się Wasza młodość, Wasze dzieciństwo, wieś z Waszych dawnych lat. I chciałoby się zacząć ten film słowami: o wsi piękna, wsi spokojna. I tak jest, jest piękna, jest taka póki co jeszcze spokojna. Słoneczniki kwitną troszeczkę skąpo, jest ich niedużo. Sialiśmy tutaj dwa razy. Pierwszy raz Edziu wysiewał z wiosny siewnikiem. Niestety po tej wodzie, która tutaj stanęła, one wymokły i później drugi raz dosiewał je z ręki. Wyszło zachwaszczenie wtórne. No i te słoneczniki też, tak wiecie, rosły, bo rosły jakby chciały, a nie mogły. Ginęły tutaj w tym bagnie, w tym mokrze. No ale coś powychodziło i teraz one zaczynają bardzo ładnie kwitnąć tutaj. Tam są słoneczniki. Tutaj w tym kawałku mamy ponad 2 hektary ornego pola. Wszystkich ornych tutaj w tym miejscu jest kilka hektarów i tam są słoneczniki, które męczyła woda, teraz męczą upały i susza, a tutaj jest ogród, który też męczyła woda, a teraz męczą upały i susza, o który dosyć często ostatnio zapytujecie, jak on wygląda, co tutaj się dzieje i jak przede wszystkim warzywa się mają. No co, na samym początku, no zielono. Jest zielono i mogę sobie zaśpiewać taką piosenkę zielono mi i tutaj nie będzie w ogóle jakiejś takiej niestosownej rzeczy, bo ziele jest, no zobaczcie. Jest jego dużo, no ale cóż, no chyba w pewnym momencie już tutaj powiem Wam, machnęłam na to ręką, bo z początku jak była woda, nie szło tutaj wejść, tutaj cały czas było grząsko. Jak żeśmy ten ogród wyplewili, zrobiła się skorupa, bo momentalnie przyszedł brak tego deszczu. Duże upały, które tutaj są, spowodowały, że na wierzchu zrobiło się coś w rodzaju betonu i teraz z kolei nie idzie tego ziela wyrwać. Także chyba to tak można powiedzieć, że z deszczu pod rynnę żeśmy tutaj wpadli. Wszędzie zielsko, które rośnie, nie pyta. Tutaj miałam warzywa kapustne, które mi niestety wymokły, zostało tylko 6 czy 7 kalafiorów, już dwa żeśmy zjedli, no i troszeczkę kalarepek, które też na bieżąco podjadamy. No i to cieszy, też mnie cieszy, bo są swoje, na sałatkę, na surówkę już mam i tutaj no nie narzekamy. Seler bardzo ładny jest, wysadzany późno, bo on był wysadzany gdzieś końcem maja. Te sadzonki mi już nawet poprzestawały troszeczkę w skrzyniach i jak je wysadzałam, to one były takie marne, małe, troszeczkę mi żółkły, ale mimo to, że był późno wysadzany, zobaczcie, jakie są gałki. Gałki są już ładne. No i to jest to, co ja zawsze mówię, że bardzo ważne jest, aby tutaj palcem czy jakimkolwiek sprzętem cały czas obruszać, zruszać tą ziemię. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, tutaj są korzonki i jeżeli nie będziemy tego ruszać, nie będziemy ich przecinać i wtedy nam się zrobi taka wielka, potężna kula korzeni, które będą ciągły, jadły, seler będzie się rozrastał w korzenie i niestety nie będzie gałki, tylko będzie jedna wielka kula korzeni, których nam nie potrzeba. Ma być tylko kilka w dół, koniec, amen, święte. Te resztę wszystkie mają być poobrywane. I to samo z liśćmi. Liście co kilka dni, właściwie raz w tygodniu. O, tutaj jest już seler oberwany, a tutaj jeszcze nie. I teraz to wszystko obrywam. Zależy, ile ma
liści, tak co tydzień przychodzić, po 4-5 liści obrywać i on też będzie szedł ładnie w gałkę. To jest naprawdę bardzo istotne. Zawsze tak robimy i już to na przestrzeni lat sprawdziłam, że taki seler, który właśnie podcinamy mu korzenie i obrywamy czuprynę tą zieloną, to zdecydowanie lepiej rośnie. I dokarmianie, kochani. Ten mój seler tutaj naprawdę był biedny, marny, bo raz, że jak go wysadzałam, było już bardzo późno. Te sadzoneczki były takie no naprawdę mikre. To dwa, on tutaj kilkukrotnie był zalany wodą z deszczu. Stała woda i on tutaj dosyć mocno ucierpiał na samym początku. Ale później dwa razy podlałam go zupą w odstępie 10 do 14 dni. Zupa, odcinki są, można się cofnąć, co to jest, ale to jest mieszanka wody, miodu, cukru, drożdży i popiołu. Dwa razy to tutaj poszło i raz podlałam humusem i dzisiaj będę drugi raz humusem podlewać. Tutaj go zasilę i to jest dość. Oczywiście też dokarmianie dolistne. Można, jeżeli jest już chłodno, wieczorem konewką po nim polać, to będzie dokarmienie i do korzenia, i dolistne, bo to jest to, co ja zawsze powtarzam. Dokarmianie do korzenia, dokarmianiem do korzenia, ale liście tak samo jedzą. I nawet liściami on pobierze zdecydowanie prędzej, bo on wchłania do 2 godzin pokarm liśćmi, a korzeniem transport korzeniowy trwa około 2 dni. Także zdecydowanie dokarmianie dolistne jest szybsze, lepsze. Ale korzeniowe również jest bardzo ważne, tak żeby sobie ktoś tutaj nie pomyślał, aha, lecę po liściach, to już do korzenia nie muszę. Musi, musi. Por też jest nie najgorszy, ta sama sytuacja co z selerem, ale wygląda ładnie, jak na tak późne sadzenie i takie warunki, jakie on tutaj miał i nadal ma, to jest naprawdę ładny. Zimowy, ładnie wybarwiony, letni tak samo. No troszeczkę jest taki klapnięty, troszeczkę jest podżółkły, no ale na początku męczyły go deszcze, męczyło go mokro, no a teraz męczą go z kolei niesamowite upały. No słuchajcie, jak my nie dajemy rady w tym upale, to co dopiero te biedne roślinki, one są takie same jak my, tak samo cierpią, niestety odczuwają to. No i tutaj jest ta cebula. W poprzednim odcinku wybierałam cebulę tamtą, którą sadziłam końcem maja, a tą sadziłam jakoś chyba w połowie, czy nawet po połowie czerwca, co Edziu mi dokupił te takie resztki, bo mu było szkoda zostawić i posadziliśmy. Jeszcze jej nie wybieram, bo jeszcze jest zielona. Od góry już schnie, ale szczypior ma jeszcze za zielony i to jest za wcześnie ją wybierać. Porosła, jak widzicie, ładna, ale mimo wszystko jeszcze musi tutaj tydzień, nawet chyba do 2. Zobaczę, jak ona będzie mi tutaj zasychać. Dopiero wtedy będę ją wybierała. No i tutaj pokażę Wam teraz marchew. Wyrwiemy jedną, pierwszą lepszą. Jedna. O, ta mi się urwała. Jest wszystko zasklepione, ciężko jest wyrywać. Druga. Jeszcze jedną. Poszły. Tak wygląda moja marchew. Jeżeli idzie o grubość, to naprawdę imponująca, piękna. My już tutaj ją wybieramy na bieżąco do surówek, do obiadu, do zup. Jest bardzo soczysta, a zapach marchwi. Pamiętacie z czasów dzieciństwa, jak taka marchewka prosto wyrwana z pola i tylko chlas, chlas o spodnie, o bluzkę i się chrupało. Smak dzieciństwa niezapomniany i do dzisiaj ten smak taki jest, kto je na świeżo, takie warzywa prosto z ogrodu wyrwane, nie myte jeszcze, tylko wytarte z tego pierwszego brudu i nieważne, że tam troszeczkę po zębach strzela, ale ona ma wtedy najlepszy smak. Nieopłukana marchew całkiem inaczej smakuje niż marchew umyta i tutaj ona jest naprawdę ładna, ale korzeń, jeżeli idzie o długość, no imponujący nie jest.
Są marchewki, które idą mi w korzenie boczne. Dlaczego tak się dzieje? Bo też są zapytania. To jest efekt nadmiernej wilgoci od spodu. Warzyw korzeniowych, takich jak marchewka, pietruszka, nie podlewamy. Jak wysiejemy te warzywa, podlewa się po wysianiu po to, aby one wzeszły i później już bardzo oszczędnie. Korzeń ma iść w głąb w poszukiwaniu wody. Niestety tej wody on miał tutaj bardzo dużo, za dużo, nadmiar. Na jej brak w ogóle marchewka nie narzekała i w związku z tym korzeń się niestety rozleniwił. Po co on miał iść w głąb? Na długość, jak on tej wody pod wierzchem miał, pod dostatkiem. W związku z tym marchew, zobaczcie, ona ma takie, tutaj widać, brodawki. Te brodawki, jeżeli jest dużo wody pod wierzchem, wykształcają coś w rodzaju korzenia bocznego i robi się coś takiego, o, tu jest ta marchewka. Wypuszcza korzeń boczny, który rośnie, tu już idą kolejne korzenie. Ona po prostu rozrasta się wtedy wszerz. To jest efekt nadmiernej wilgoci, tego, że ona ma dużo wody, nie musi się o tą wodę starać. Korzeń nie idzie w głąb, tylko idzie sobie, po prostu rozrasta się na boki. Ale to też nie jest dla mnie mankament. Ja tutaj nie rozpaczam, bo o, obrywam sobie, umyję, bo do rosołu czy do zup warzyw nie obieram, bo też pamiętajcie, że najwięcej, najcenniejszych witamin dla naszego organizmu jest w skórce i tuż pod nią. Jeżeli my to obierzemy obieraczką czy nożem, jeszcze jak się tak zajedzie solidnie, to co najcenniejsze niestety wyrzucimy na kompost czy do odpadów bio. A tam to jest niepotrzebne. To jest potrzebne nam. Także ja tutaj tego nie obieram, tylko myję. I taki korzonek też trafia do zupy. A co mu tam? Nie będzie? No będzie. Także marchew, mogę powiedzieć, że to jest następny punkt mojego sukcesu. Mimo tej niekorzystnej aury, tych niekorzystnych warunków i tego, że tutaj człowiek non-stop walczy z zielichem, no to z marchwi jestem też zadowolona. Mam ogromne powody do zadowolenia. Mimo, że tak jak mówię, korzeń jest krótki, ale jest gruby. Tej marchwi do suszenia będzie tak. Przypraw nie braknie. A tutaj na końcu ogrodu, prawie na końcu, są pomidory. I też często o nie pytacie, czy one jeszcze żyją. Jeszcze, kochani, żyją i dobrze się mają. One były wysadzone bardzo późno, bo tutaj też stała woda. Ja nie miałam gdzie ich wysadzić. One przestały. Później jak je wysadziłam, bo już to był czas taki ostateczny, ginęły mi w tych doniczkach. I jak je sadziłam, to tutaj stała jeszcze woda. Ja wykopywałam dołki i dosłownie korzenie na taką wodę stawiałam. Nic z tych pomidorów zdawało się nie będzie, ale posadziłam je chyba bardziej dla przekory. Może żeby sobie coś udowodnić, żeby pokazać, że jednak się da. No i się dało. Walka tutaj szła ostra. Opryskałam je aspiryną, podlałam i opryskałam zupą. I w końcu później któregoś razu przyszłam i mówię, chcecie to, rośnijcie, nie to, nie, opalikowałam te pomidory
I wiecie co? Zostawiłam je tak naprawdę samym sobie. Przychodziłam tutaj tylko i rozmawiałam do nich. Rozmawiałam, rozmawiałam i jeszcze raz rozmawiałam. Ziele zostało, ale pomidory, zobaczcie, tutaj zerwę zielone, położę sobie je, żeby dojrzewały, ale chcę Wam pokazać, bo w tym zielu to guzik widzicie. Popatrzcie, jakie są pomidory i to nie jest to, że gdzieś tam jeden pojedynczy, z którego krzaka by nie wziąć, są naprawdę ładne. Zresztą przed chwilką zbierałam do wiadra i tutaj tych pomidorów już nie przejadamy. No może tak tutaj tych owoców nie widać, bo krzaki z zielem się zlały, ale pomidory są. No i teraz też tego ziela tutaj nie usuwam, bo są bardzo wysokie temperatury i powiem Wam, że boję się, że one mi się pogotują, że nie wytrzymają tej temperatury, bo w tamtym roku miałam podobną sytuację, że oplewiłam, przyszło dwa dni takich bardzo wysokich temperatur, upału i pomidory mi się ugotowały. One zrobiły się tak, jakby je ktoś zlał wrzącą wodą, pospadały mi z krzaka. A w tym roku jednak to ziele daje trochę cienia. I tutaj może te krzaki spali, bo tam mi popaliło słońce. Są krzaki popalone, ale te, które są spodem, owoce, one są okryte. Są okryte zielem i nie są popalone. Także pomidory mam. Mają się nie najgorzej. No i teraz słuchajcie, to co zawsze powtarzam, trzeba dostosować wszystko do swoich potrzeb, do warunków panujących naokoło. Jeżeli są takie wysokie temperatury, plewienie i usuwanie zielska nie zawsze jest dobrym posunięciem, bo możemy sobie zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Jeżeli pogoda jest optymalnie dobra, taka jak powinna być, to tak, bo ziele nam się wtedy rozrasta, ono zabiera składniki pokarmowe, zabiera wodę, ale teraz no co zabierze, jak i tak mamy suszę? No to nie zabierze tej wody, bo jej po prostu nie ma, a wręcz ochroni nam te biedne, w tym przypadku pomidory, od upałów i od tego, że one się ugotują. Pomidory mam. Życzę Wam też, żebyście mieli takie pomidory w takim zielu. Jakiś pośpiech mi wyskoczył. W tamtym roku miałam dosyć dużo pośpiechów, bo marchewka mi przemarzła. Nie zmarzła, a przemarzła. Ten temat już poruszałam, dzisiaj nie będę do niego wracać. Tutaj widzę, że jest jeden pośpiech. Jeden ujdzie, tak jakby go nie było. Wyrywam, bo z tego i tak nic nie będzie. Tak wygląda, kochani, mój ogród, tak wygląda rzeczywistość, tak wygląda prawda, nie kreowana, nie retuszowana pod film. Taki jest rok. Zmagamy się wszyscy z jakimiś przeciwnościami w tym roku. Każdego coś męczy. Dostaję od Was dużo SMS-ów i też mówicie, że nie mieliście pomidorów, nie mieliście ogórków, że to się gdzieś tam nie powiodło, to nie wydało plonu, ale za to jest to, jest tamto. I kochani, cieszcie się z tego, co jest, bo ja też w tym roku nie mam ogórków, bo mi zalało raz, zalało mi drugi, trzeci raz już machnęłam ręką, bo już było za późno na wysiew ogórków. Nie mam w ogóle kapustnych, no poza tymi siedmioma selerami, paroma kalarepami, nie mam nic, bo mi wytopiło, ale mam ładną marchew, piękną jak na te warunki. Jest seler, jest por. Pomidory, zobaczcie, jakie mam. No takie jak w tamtym roku, po 50-60 deko. Także mam powody do ogromnego zadowolenia i jestem zadowolona, mimo że czasami sił już brakuje, że człowieka trafia, nie powiem co. Mamy tych temperatur dość, jesteśmy zmęczeni. To jednak powody do zadowolenia są i tego też Wam życzę, żebyście mieli jak najwięcej tych powodów do zadowolenia, żebyście umieli znaleźć takie małe radości i żeby radość z tego, co się ostało, co jednak udało Wam się wyhodować, była większa niż smutek z tego, co żeście stracili. Wszystkiego mieć nie można.
trzeba się cieszyć z tego, co jest. No ten rok uczy nas wszystkich pokory, zgiął nas mocno na kolana. No i tutaj trzeba liczyć się z tym, że jednak natura rządzi się własnymi prawami. Nie wolno w nią, broń Boże, ingerować. A teraz trzeba powiedzieć głośno, że w tą naturę ingeruje się za dużo, zmienia się tory jej biegu, wydumuje się co chwilę. No i niestety pokłosie pewnej dużej grupy osób zbieramy tego roku. Męczymy się ze wszystkimi, tak, ze wszystkimi problemami. Tak kończy się ingerencja tam, gdzie nie trzeba. Tak kończy się sterowanie pogodą. No niestety, widzimy, jak to jest. Życzę Wam, kochani, wszystkiego najlepszego i do następnego. Pa, pa!